Szczawno-Zdrój zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego wobec osób niepełnosprawnych. Uroczysta gala oraz odebranie dyplomu Samorząd Równych Szans 2012 odbyło się w Karpaczu. Na terenie Szczawna-Zdroju żyje około 750 osób z niepełnosprawnością, co stanowi ponad 13% ogółu mieszkańców uzdrowiska. Priorytetem w działaniach samorządu stała się likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i na obszarze miejskiej przestrzeni. Gmina wykonała podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Biblioteki Miejskiej i zlikwidowała schody przy wejściu do domu zdrojowego. Pozbyto się także barier architektonicznych w centrum miasta na ulicach Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Henryka Sienkiewicza oraz wybudowano nową parterową Chodnią Zdrowia. Dostosowano również budynek Urzędu Gminy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach likwidacji barier został wykonany podjazd do urzędu, także osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają ułatwiony dostęp. Jednocześnie zostały zamontowane samootwieralne drzwi, to co jest niezwykłym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym ułatwieniem jest usytuowanie punktu przyjęć interesanta na parterze obiektu, tak żeby osoba niepełnosprawna nie musiała przemieszczać się po schodach, co jest bardzo uciążliwe. No i ostatnim bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie dostępności urzędu, ale zdalnie. To znaczy uruchomiliśmy elektroniczną skrzynkę podawczą, na której zamieszczone są wzory formularzy, wzory dokumentów, które trzeba wypełnić. Do konkursu Samorząd Równych Szans nadesłano aż 125 zgłoszeń, z których kapituła wybrała 15 zwycięzców i przyznała 25 wyróżnień. Wśród docenionych gmin znalazło się również Szczawno-Zdrój. Uroczysta gala z dwudniowymi warsztatami poświęcona tematyce osób niepełnosprawnych odbyła się w Karpaczu w dniach 4 i 5 października 2012 roku.